Od stycznia 2013 roku Stowarzyszenie Romów w Polsce realizowało przy wsparciu programu Unii Europejskiej Europa dla Obywateli projekt pod nazwą Ocalić od zapomnienia Holokaust Romów i Sinti w relacjach świadków i we współczesnym dyskursie. Jego zadaniem było dokumentowanie, przypominanie i popularyzowanie wiedzy o zapomnianym Holokauście europejskich Romów i Sinti poprzez udział w obchodach 69. rocznicy zagłady obozu romskiego w KL Auschwitz-Birkenau der Fotos, die Aufwand forderten. Insbesondere eins dieser Fotos, eine Fotografie von vier Roma-Mädchen aus Schifferhöhe. Udział młodzieży w warsztatach edukacyjnych, w trakcie których odbywały się spotkania ze świadkami Holokaustu. Dr. Mengele habe ich auch gekanzelt. Von dem haben wir Spritzen gekriegt. Links meine Schwester und ich. Links und rechts haben wir von Dr. Mengele Spritzen gekriegt. Der hat immer gelacht, der Dr. Mengele. Promowanie udziału Romów, świadków Holokaustu w procesie edukacji młodzieży, wykształcenie wśród odbiorców projektu mechanizmu przeciwdziałania wszelkim formom patologicznych zjawisk społecznych, takich jak rasizm, dyskryminacja i ksenofobia. Celem projektu było też dotarcie do 25 świadków Holokaustu Romów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, których relacje zostały spisane i opublikowane, co wybitnie przyczyniło się do usunięcia przymiotnika zapomniany przy mówieniu o romskiej zagładzie. Całe rodziny, a pań później jak wpadły panie te Niemcy, to mnie tak biły, taka dziewczynka byłam, to tak mnie biły panie te Niemcy, że to ty chora jestem, nie jestem zdrowa. A gdzie to było, że tak wpadli? No, gdzieście wtedy byli?
w lesie my stały. No i panie wpadły, te Niemcy bili, panie, nago rozbierali, to taka woda była i błoto na drogach, po tych drogach w lesie. To mówili, żeby się rozebrać i na te błoto kłaść się i kumpać się na te błoto. Panie, no robili, pobili, a mnie, panie, no to takie, popierw były takie cukierie okrągłe. Panie, to brały i dusili mnie tam, pchali mi do twarzy, żebym się dusiła. A mojej mamie, panie, to tak, ogień się palił, pod w lesie mi byli. Te spódnice ze zdarły, panie, i tak nago i do tego, panie, do tego ognia, żeby weszła mama i palili ją całkowicie. Dlaczego? Panie, to nie ma możliwości to do opowiadania. To do śmierci będę umierać i przed oczami to, panie, mam. Przed oczami mam, panie, to. W projekcie uczestniczyło aktywnie około 250 osób reprezentujących pełny przekrój wiekowy, od młodzieży starszej do osób dojrzałych. Wszystkie przygotowywane w ramach projektu zajęcia adresowane były nie tylko do przedstawicieli społeczności romskiej, ale i innych narodowości europejskich, by poznając historię, łamać stereotypy i postawy ksenofobiczne wynikające najczęściej z niewiedzy, braku zrozumienia i tolerancji. Żyliśmy w zasadzie tak jak normalni Niemcy. Moi rodzice obydwoje pracowali, budowaliśmy pomniki, ale nie podróżowaliśmy, ale niewiele. Stałym elementem zajęć i warsztatów było też zwiedzanie terenów byłego niemieckiego obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau. Na trasie zwiedzania znajdowały się zawsze kluczowe obiekty, ilustrujące z całą mocą obozową specyfikę i historię zagłady społeczności romskiej. Tereny dawnego obozu cygańskiego, komora gazowa i krematorium piąte, jak również otwarta w bloku 13 ekspozycja stała poświęcona zagładzie europejskich Romów i Sinti. To pierwsza tak duża wystawa poświęcona zagładzie Romów, która prezentuje setki zdjęć, dokumentów, pamiątek ilustrujących nie tylko samą zagładę, lecz też rodowody i historię przywożonych tu ofiar z różnych państw europejskich, szczególnie z Niemiec, Czechosłowacji, Austrii, Polski i Węgier.
Uczestnicy warsztatów zapoznawali się również ze świadectwami byłych więźniów, gromadzonymi od lat przez Stowarzyszenie Romów w Polsce. Wyszliśmy z tego lasu, do drugiego lasu, było tak ze 2 kilometry, to już duże lasy się zaczynały. Nie doszliśmy do tego lasu, bo w tym momencie Niemcy obławę zrobili, no i zaczęli strzelać. Znaczy, co pouciekało, to pouciekało, resztę wybili Niemcy. No ojca złapali, brata mojego złapali, dużo Cyganów, masa, pozabierali do obozu w ten czas. Poszłem na Jagody, proszę pana. To też to było przeznaczenie. Na Jagody. Poszliśmy w las na Jagody. Słyszeliśmy serię strzelaniny. My chcemy iść na tą strzelaninę, a tam były takie kobiety. Chodzili też, oni też na Jagody i tam też leciała jedna babka. Uciekajcie, dzieci, uciekajcie natychmiast, bo was zastrzelą. Wszystkich waszych ziomków zastrzelili. Wszyscy są trupy. Panie, to przecież nie wiem, to było przeznaczenie, że myśmy zostali przy życiu. Akcja odnajdywania i utrwalania świadectw ocalałych z zagłady więźniów to stały element pracy stowarzyszenia, które dysponuje już setkami zarejestrowanych relacji. Proszę pana, to był, zrobili getto na Krakowskim, w Lwowie. No także zebrali wszystkich Żydów z całego Lwowa, poza Lwowem jeszcze, i sprowadzali tam do tego getta. I wywozili tramwajem do obozu na Janowski, wie pan, tam gdzie ja byłem. No i tam rozstrzeliwali, wie pan, tych Żydów na transport do Oświęcimia, do Majdanka, do gdzie tylko na całe te Niemcy wysyłali tych Żydów, prawda. No nie tylko Żydów, bo i Polaków, i Ukraińców, i nas, Cyganów. No i tak się zaczęło, wie pan. Nieraz się słyszało, że tam nie idzie w tamten kierunek, bo tam powybijali wasze całe rodziny. Już my w inny kierunek szli. Nigdy my nie mieli stałego, wie pan, miejsca. Dzień tu, dzień gdzieś dalej. Zima, nie zima, człowiek, wie pan. Mama nas zrywała i tylko liczyła nas, czy my wszyscy jesteśmy. Żeby ktoś, bo było tak w tym strachu, wie pan, każdy jedno dziecko w swoją stronę. Nie myślało jedno o drugiego, tylko żeby lecieć, żeby każdy swoją głowę tam ochronił jakoś. To mama nas wszystkich tak widna pilnowała, żeby my wszyscy byli w kupie, że jak nas mama mówiła zawsze, jak nas zabiją, to wszystkich razem. Żeby nas Pan Bóg nie rozdzielił osobno. Wszystkich razem, że jak zginiemy, to cała rodzina razem. Otoczyli nas Niemcy. Otoczyli Niemcy. Siostra zauważyła i krzyknęła do całego taboru: tatusiu, jesteśmy otoczeni Niemcami. I w ten czas zaczął grać karabin maszynowy z tej strony, z tej strony. Każdy zaczął uciekać w swoją stronę. Kto uciekł, kto dał się w prawo, tam był duży las gęsty, to pozostał przy życiu. A ci, co się dali na stronę lewą, zostały wszystkie wystrzelani. Mimo upływu blisko 70 lat od zakończenia II wojny światowej, Stowarzyszeniu Romów w Polsce wciąż udaje się jeszcze docierać do świadków historii, których opowiadania nie zostały dotąd utrwalone albo też nie są dostatecznie spopularyzowane. W ten właśnie sposób w ramach projektu odnaleziono i dotarto do 25 romskich świadków Holokaustu. Patrzeli, nie? Tam nieraz z oknów, nie? Oni nam gadali, bo nam mówili, idźcie tam koło tego harfunu, to się wszystko dowiecie. No i my tam szli do tych kobitów. Oni nam gadali, jak się prosili,
Jak robili, mówi, jak ich całowali po nogach, to żeby im te życie darowali. Nic. I do jednego ich wozili. I widzieli ten obóz i tych ludzi w tych pasiakach. Jeszcze tam była taka beczka, wie pan, te drewniana, co te jedzenie przywozili. To obozowe ludzie tak tymi paluszkami wylizali tym obie to, a Niemcy jeszcze bili gumami i odganiali, odpędzali od tych beczków. Tośmy okropnie płakali. Szliśmy do łaźni w niedzielę, obojętnie, czy latem, czy zimą, nago. Każdy jeden nago do łaźni. No to panie, mieszkaliśmy więcej po wioskach. Bo jak zaczęło się, proszę pana, takie nieporozumienie, no to panie, przecież ludzi też nie mogę powiedzieć, że wszystkie panie byli podłe. Niektórny był taki człowiek, panie, uczuciowy, że też, proszę pana, chronił Żydów i Cyganów, panie, chronił. To drugi, panie, od drugiego sąsiada się bał, żeby znowu się nie poszedł, nie naskarżał, że on, dajmy na to, Żydów przytrzymuje, czy Cyganów przytrzymuje, bo już padli, panie, na... w nocy albo tam nad ranem i już złapali, panie, wywieźli, wybili resztę, no i skończyło się z nimi, panie. Niemcy, gdzie tylko się dało złapać cyganu, tam zabierali i rozstrzeliwali, bądź na ulicy, bądź do więzienia, prawda? Tak się kończył żywot cygański. Nawet były niektóre rzeczy takie, że cyganki musieli dusić swoich dzieci. To jedna z cyganek, bo wtedy obławy Niemcy zrobili, żeby się nie zdradzić, dziecko zaczęło płakać, to wzięła poduszką, zatkała buzię mu i udusiła. Dotarliśmy też do świadków, którzy nie byli Romami. Dobrym przykładem takich działań było odnalezienie polskiego świadka likwidacji Cygonenlager, tak zwanego obozu cygańskiego w sierpniu 1944 roku, pana profesora Andrzeja Łępkowskiego, na którego ślad udało się natrafić latem 2013 roku podczas realizacji projektu. Niemcy wybierali kolejno z bloków ludzi, natomiast Romowie stawili opór bierny i czynny. No myśmy usłyszeli tą strzelaninę, to bicie. Ja się wyślizgnąłem z bloku, mimo że była blok szpera. Podszedłem, podciągnąłem się do tych drutów i patrzyłem. I widziałem, co się działo. Widziałem, że wyciągali z bloku przeważnie już zabitych, nieżyjących, częściowo żywych. A w samym bloku trwał bicie strzelanina. Jeden z pocisków wystrzelony trafił w blok na naszym obozie szpitalnym. Ranił w ramię jednego z chorych, który leżał. No i to trwało do... Ja później wycofałem się stamtąd, zacząłem patrole chodzić, więc mogłem dostać kulę w łeb. Wycofałem się stamtąd, wróciłem do bloku. Natomiast uciszyło się dopiero po północy, gdzieś koło 3-4 nad ranem. Niemcy już zabili wtedy wszystkich. W zasadzie tych nielicznych wywieźli do krematorium, a większość to już były zrobili ludzie nieżyjący. No i później elegancko na następny rano przyjechały jeszcze samochody ciężarowe. Niemcy ładowali zwłoki, które pozostały tych samochodów, posprzątali elegancko. Jak mówię, czekali, zrobili obóz i czekali na następnych, których mogli zabić. W rezultacie profesor Andrzej Łępkowski został zaproszony jako gość honorowy uroczystości upamiętnienia 69. rocznicy likwidacji obozu cygańskiego w Birkenau i jako naoczny świadek buntu w obozie cygańskim oraz zagłady romskich więźniów w sierpniu 1944 roku.
Właśnie w trakcie tych uroczystości po raz pierwszy publicznie przedstawił swoją wstrząsającą relację, adresując ją do gości przybyłych na uroczystości. Po tym wszystkim, rozważając, doszedłem do wniosku, że masowe zabijanie bezbronnych ludzi ze względu na ich narodowość, religię lub kolor skóry jest słusznie nazwane ludobójstwem. W organizowanych przez Stowarzyszenie Romów w Polsce oraz Radę Sinti i Romów w dniach 1 i 2 sierpnia 2013 roku obchodach na terenie byłego Ziegenlager oraz pod krematorium 5 w Birkenau uczestniczyło, oprócz uczestników projektu i warsztatów, kilkadziesiąt delegacji społeczności romskich z Polski i zagranicy, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego z kilkunastu państw oraz polskich władz państwowych i samorządowych władz lokalnych. Spośród wystąpień dyplomatów szczególne znaczenie miało przemówienie ambasadora Izraela w Polsce, który przestrzegając przed odradzającą się ksenofobią i próbami stygmatyzowania mniejszości narodowych i etnicznych, podkreślał podobieństwo wspólnego tragicznego losu społeczności Romów, Sinti i Żydów, skazanych przez hitlerowców na zagładę podczas II wojny światowej. Bracia zagłady, bracia w Holokauście, bracia w niszczeniu. Co mówiło się? Niemcy przecież, nazistowcy, mieli takie ideologii, gdzie zniżyli i nie lubili, i nienawidzili tak bardzo dużo innych ludzi i tak dużo narodów. I oczywiście tutaj, tej największej fabryki śmierci na globusie, w świecie, nie ma większej. To jest najgorsze miejsce śmierci w historii. Mordowali bardzo dużo ludzi, ale najwięcej, największa nienawiść i propaganda była przeciw Żydów i przeciw Romów. I co mówili o Żydów, mówili też o Romów, co mówili o Romów, też mówili o Żydów. I koniec końcem skończyliśmy tutaj, razem, w tym miejscu i w innym. To właśnie podczas tych uroczystości, podobnie jak podczas warsztatów, zwiedzania obozu i spotkań ze świadkiem, uczestnicy projektu mieli okazję bezpośredniego poznania najbardziej dramatycznych dziejów społeczności europejskich Romów. Była to też okazja do spotkania z polską młodzieżą, uczniami katolickiego zespołu szkół imienia rotmistrza Witolda Pileckiego, która czynnie brała udział w organizacji rocznicy, przyczyniając się do popularyzacji romskiej historii w środowisku większościowym. Liczna obecność na uroczystościach, dziennikarzy i przedstawicieli mediów gwarantowały, że wiedza o zapomnianym romskim Holokauście zostanie odpowiednio upowszechniona, co przyczynia się do spopularyzowania idei tolerancji, równości i wielokulturowości. Takie też było założenie projektu, który stał się kolejnym krokiem do przełamywania bariery niewiedzy, ksenofobii i rasizmu, z jaką ciągle jeszcze i na co dzień boryka się społeczność Romów i Sinti. Laid by is Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Governor of the United States.